Jednym z głównych tematów Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich są finanse samorządowe. To też temat bardzo często poruszany podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak pan ocenia współpracę rządu i samorządu w tej kwestii? Przede wszystkim zwracam uwagę na bardzo dobrą sytuację samorządu terytorialnego w roku 2021. Jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały deficyt około 30 miliardów złotych, a rok skończył się nadwyżką w wysokości 17 miliardów 400 milionów. Również nadwyżka operacyjna była rekordowa i wyniosła ponad 36 miliardów złotych, więc tamten rok skończył się bardzo dobrze dla jednostek samorządu terytorialnego. Ja jestem optymistą i z optymizmem patrzę również na rok 2022. Co do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, no ja mogę tu się wypowiedzieć w samych superlatywach, że mamy nić porozumienia na bazie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ale także na specjalnych zespołach poświęconych finansom jednostek samorządu terytorialnego. Wiadomo, że tutaj pewne problemy są rozbieżne, jak na przykład kwestia udziału w podatkach, ale zwracam uwagę, że również wśród samych jednostek samorządu terytorialnego te zdania są podzielone. Na przykład dla jednostek mniej zamożnych wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych niewiele zmienia. Ostatnio w trakcie takiej dyskusji na kongresie samorządowym w Sopocie padło stwierdzenie, że jeden z wójtów powiedział, że u niego w gminie drugi próg podatkowy osiąga tylko 27 osób, więc ja często powtarzam niektórym samorządowcom, że lepiej mieć 1% od miliardów niż 100% od zera. I tutaj myślę, że warto pochylić się nad zaproponowaną w ustawach samorządowych częścią rozwojową subwencji ogólnej. Tak jak to dzisiaj miałem możliwość przedstawienia, jest to część subwencji ogólnej, zatem jednostki samorządu terytorialnego decydują według własnego uznania, na co te środki przeznaczą i co podkreślałem, nie ma tam pierwiastka subiektywności. Wszystkie kryteria podziału części subwencji rozwojowej są zobiektywizowane i będą wypełniać lukę po ubytku od podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia wymaga również fakt, że w tym roku, w momencie gdy wejdzie, można powiedzieć, Polski Ład 2.0, czyli jeszcze obniżenie podatków, jednostki samorządu terytorialnego do końca tego roku otrzymują stałe raty w wysokości 1/12 i tak będzie do końca tego roku, więc one nie odczują zmian wprowadzonych w trakcie roku. Pewne obawy wywoływały fakt, że na przykład teraz prognozowane dochody z podatków dochodowych mogą być wyższe od tych 1/12, ale tu podkreślam, że te środki po rozliczeniu roku budżetowego, w następnym roku budżetowym, po tym rozliczeniu już takim całkowitym, będą jednostkom samorządu terytorialnego zwracane. Dzisiaj też była interesująca dyskusja w kuluarach o możliwości zmiany konstrukcji zasad budżetowych, co do możliwości przyjmowania, przynajmniej w takim trudnym czasie, jednolitych budżetów zgodnie z zasadą jedności budżetową, czyli bez podziału na budżet bieżący i budżet majątkowy. No myślę, że ten temat poruszony przez i wskazany przez samych samorządowców jest warty rozważenia.